Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina, 21. niedzielę zwykłą. Dzisiaj jesteśmy w niezwykłym miejscu, monaster Pustynia w Serbii, blisko miasta Valjeva, gdzie kiedyś ksiądz Grzegorz Hudek był proboszczem, a dzisiaj jest proboszczem w Belgradzie. Posłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza, rozdziału 13, wersety 22 do 30. I przemierzał Jezus miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się bardzo istotnym wersetem, że Jezus przemierza miasta, wsie, ale odbywa swoją podróż do Jerozolimy. On ma cel, on wie, gdzie idzie, w jakim celu, co się ma dokonać w Jerozolimie. I wtedy pada to pytanie kogoś: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jak możemy odczytać tą dzisiejszą Ewangelię? To znaczy, dla mnie jest to ta droga Jezusa w konkretnym celu, czyli mój cel życia. Czym dla mnie jest zbawienie? Bo jeśli zbawienie jest tylko tym wydarzeniem, którego ja mam doświadczyć w momencie przejścia ze śmierci do życia, do zmartwychwstania, bo życie chrześcijanina jest ze śmierci do życia, no to jest perspektywa dla wielu nas, z nas dosyć odległa, myślimy. Nieosiągalna, nie jesteśmy zainteresowani. Ale tak jak możemy doświadczyć w życiu to, co myślę, że jest prostsze dla nas zrozumienie, płacz i zgrzytanie zębów, tu każdy z nas mógłby powiedzieć dużo przykładów ze swojego życia. Bo każdy z nas doświadczył pewnego momentu płaczu i zgrzytania zębów, kiedy byliśmy poszkodowani, odrzuceni, skrzywdzeni, zapomnieni. Wiele mamy takich wydarzeń. Jak tu w Serbii, gdzie ciągle jeszcze czuć wojnę domową, która miała miejsce w latach 92-96. Później bombardowania. I to zgrzytanie zębów, naprawdę, jak miałem w tym roku kolędę, pierwszy raz w nowej parafii w Belgradzie, to naprawdę czuję się to zgrzytanie zębów. Czuję się zgrzytanie zębów. Dużo złości, nienawiści. Dużo złości, nienawiści, ale też w związku z tą Ewangelią miałem takie doświadczenie, spotkałem dwie osoby starsze, w wieku lat bardzo zbliżonym, ponad 70. Obie te starsze osoby doświadczały w swoim życiu dużo cierpienia z powodu tego, że zostały same i już pochowały wszystkich swoich bliskich. I żeby w tej swojej samotności jakoś mieć kogoś do opieki, więc idą na ten krok, oddając komuś mieszkanie, a ten ktoś ma się nimi opiekować. I te dwie osoby zostały oszukane. Ci ludzie są, ale nie mają za bardzo opieki. Mają bardzo podobnego raka, bardzo podobne problemy, nie mogą się ruszać. Tylko że jedna z tych osób, kiedy do niej idę, jest niestety pełna goryczy, topny płacz i zgrzytanie zębów. Ale jest to osoba, która modli się praktycznie, jak nie śpi, modli się ciągle, można powiedzieć. Jest druga osoba,
to ja też jak nie śpi, modli się ciągle. Ale ta jest wdzięczna, zadowolona i radosna. Ale różnica między tymi babciami jest taka, że jedna, kiedy patrzy na swoje życie i zgrzyta zębami, mówi, gdzie jest Bóg. A druga mówi, Bóg jest ze mną. I różnica między nimi jest straszna. Ja mówię to w kontekście, że jeżeli myślimy o zbawieniu, o czymś, co nie ma nic wspólnego dzisiaj z moim życiem, to rzeczywiście jest płacz i zgrzytanie zębów. Ale Bóg jest tym, który jest dzisiaj. Czyli jeśli ten człowiek pyta, czy tylko nieliczni wejdą do życia wiecznego, to on gdzieś tam myśli o tym życiu gdzieś, później, nie wiadomo gdzie. Tymczasem, jeżeli mamy tą perspektywę zmartwychwstania, że Chrystus zmartwychwstał i żyje, i że moje życie ma jakiś konkretny cel, jakąś wolę Bożą wypełnić, to ja idę do swojej Jerozolimy, też mam swoją Jerozolimę, też mam jakiś kres, do którego no, Pan Bóg mnie doprowadzi i mam swoją misję wypełnić, swoje zadanie. Ten kres jest dosyć konkretny, bo kres Jezusa Chrystusa w Jerozolimie to był krzyż. I mówiąc szczerze, my do krzyża nie musimy daleko chodzić, bo my ten krzyż swój mamy codziennie. Czyli ta wąska brama, o której Jezus mówi, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. No bo patrzeć na krzyż, widząc cierpienie, no jest, no trudno zrobić krok w tym kierunku. Nikt z nas nie zaczyna dnia myśląc o tym, że wchodzę na krzyż jako miejsce mojego zbawienia. My budzimy się bardzo często, otwieramy oczy i już jesteśmy poszkodowani. Tylko otworzyliśmy oczy i już jesteśmy niezadowoleni. Żona popatrzy na męża, na swój krzyż i już wie, że nie będzie dobrze. Mąż popatrzy na żonę, myśli to samo. Żona pójdzie na łazienki, popatrzy w lustro i już jest pewna, że życie się nie udało, bo nie może tak wyglądać. I zawsze spotykamy się z tą rzeczywistością i rzeczywiście jak się z nią zderzymy sami, ze swoimi siłami, no nie damy rady. Ale kiedy patrzymy na to wszystko z perspektywy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, że teraz, w tym momencie doświadczam pewnego smutku, ale nie jestem sam, ale jest Jezus Chrystus, który jest zmartwychwstały i żywy. Że idzie ze mną. Że idzie ze mną. To co, nie wiem czy pamiętasz, mieliśmy taki wykład jeden z księdzem Kudasiewiczem, kiedy przyszedł na wykład i napisał, to było po Wielkanocy, napisał, Chrystus zmartwychwstał i wielokropek. I nasz cały rocznik, 50 kilku, żeśmy siedzieli ze 20 minut i nikt nie wiedział, co jest dalej. I nie pamiętam kto, nie byłem to ja na pewno, i ktoś jeden po 20 minutach chyba powiedział i żyje. I tego nam brakuje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale na tym się nie kończy, zmartwychwstał i żyje. Tu jest obecny. Okazuje się, że Jezus daje taki przykład, o tym, że no, zamknie te drzwi ten Pan i wtedy zaczniecie kołatać ci, którzy są na zewnątrz. Panie, otwórz nam. On mówi, nie wiem skąd jesteście. Przecież jadaliśmy z Tobą, piliśmy z Tobą, na naszych ulicach nauczałeś. No, z jednej strony no, ciągle jakby jesteśmy z Chrystusem, jakoś jesteśmy wokół tego Chrystusa, jest Kościół, jest Msza Święta, jest jakaś modlitwa, są jakieś uroczystości. Tymczasem no, być może jakby kręcimy się jakby wokół Chrystusa, ale nie żyjemy w Chrystusie. To mi się kojarzy z czymś takim, że ja przechodząc obok biednego człowieka, przeszedłem obok, nie zrobiłem dla niego nic. Ale w pewnym momencie przypominam sobie, przecież Jezus Chrystus mówił, żeby być miłosiernym i wypadałoby, że ja, który jestem księdzem, no to żeby jednak tą jałmużnę dać. I się wrócę i dam dla świętego spokoju, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że jestem zły. I to jest ta postawa tych, którzy znają Jezusa Chrystusa, jedzą z nimi, ale Jezus ich nie poznaje. I jest ten drugi człowiek, który idzie,
który ma naturę, został dotknięty, przyjął Ewangelię, miłość Jezusa Chrystusa, widzi biednego, rzuca mu pieniądz, przechodzi dalej i mówi: dzięki Ci, Panie Boże, bo taka nędza jak ja była w stanie pochylić się nad biedaczkiem. Ja bym tego sam nie zrobił. Ty to zrobiłeś. I to jest właśnie dla mnie przynajmniej ta różnica, czy ja spotkałem Jezusa Chrystusa, czy On mnie dotknął, czy mieliśmy to... Jestem w tym dialogu, w tym intymnym tak zwanym związku z Jezusem Chrystusem. Czy jest to tylko mój wysiłek? Bo jeśli jest to tylko mój wysiłek, no to nie ma nic wspólnego chyba z chrześcijaństwem, bo nie damy rady się zbawić. Wróćmy może jeszcze raz do tego pytania, tego kogoś anonimowego. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Ktoś pyta w ogóle o zbawienie. Dzisiaj chyba żyjemy w takim społeczeństwie, które takiego pytania nie zadaje. No niestety nie. Z tego, co już kiedyś żeśmy rozmawiali, że to jest właśnie ten problem, czy w ogóle są ludzie zainteresowani zbawieniem. Bo jesteś tutaj w takim miejscu na misji, gdzie no, ja mam inny problem, że mam tłumy ludzi, myślę jak im pomagać. U ciebie tłumów nie ma. No trzeba szukać. Znaczy szukać. Nie chodzi o to, żeby szukać, bo masz po prostu być. Masz po prostu być i ludzie widząc ciebie, znaczy widząc ciebie muszą podejść i zadać ci pytanie, o co chodzi. Dlaczego? Że taki jesteś. I wtedy idzie naprzód, można powiedzieć. Czy to pytanie o życie wieczne dopiero zaczyna się wtedy, pewne zainteresowanie, kiedy widzą człowieka, który żyje jakoś inaczej niż on. Dokładnie. Kiedy spotkają świadka. I to nie tylko księdza, bo to się kojarzy tak oczywiście, ale masz u siebie misję rodzin, jest tych rodzin. Ile? To znaczy ja mam do pomocy, ci, którzy naprawdę robią, są tymi świadkami, to jest 5 rodzin. Jedna rodzina z Rzymu, którzy czekają na 9. dziecko, jedna rodzina z Malagi z 9 dzieci, jedna rodzina z Madrytu z 9 dzieci, jedna rodzina z Malty. Czekają na 5. dziecko, jedna rodzina ze Splitu, która nie może mieć dzieci. I to jest, ja bym powiedział, że teraz ta rodzina ze Splitu jest największym, bardzo dużym znakiem tutaj wśród tych ludzi. Bo być we wspólnocie ludzi, rodzin, którzy mają tyle dzieci, nie mogąc samemu mieć dzieci, nie jest im łatwo. To jest duże cierpienie. Szczególnie, myślę, dla niej. I to my to widzimy. I teraz chcieć tu być, w tym miejscu, dla Chorwata, ze Splitu, przepięknego miasta, najlepszego do odpoczynku w całej Europie, i przyjechać tu do Serbii po całej tej historii. Gdzie są właściwie wrogowie. Gdzie są wrogowie, jest rzeczywiście, i być jeszcze w tej rzeczywistości jest coś po prostu nieprawdopodobnego. To jest znak, gdzie ludzie się po prostu pytają, co oni tu robią. Wchodzą przez wąską bramę, szukają życia wiecznego. Dokładnie, i to jest dla ludzi pytanie i pewien kierunek. Ale jest jedna rzecz, którą sobie przypomniałem, że to prawda, że my nie mamy tej troski o zbawienie, ale Bóg jest bardzo zatroskany. Ja tutaj, kiedy wszedłem do tej kaplicy, gdzie jest cerkiew z XIII wieku, piękne freski, poczułem bardzo, bardzo głębokie pragnienie jedności Kościoła. Tego i też to, cośmy oglądali, że tutaj jest cała teologia zmartwychwstania. Kościół prawosławny tu w Serbii żyje, pokazuje tą teologię zmartwychwstania. Bo tutaj są właśnie te siostry, którą może nawet jedną widać za nami, które naprawdę mają to powołanie do modlitwy. Nie szukać podziału, ale modlić się. I na pewno ten Kościół jest tak przemodlony tą modlitwą, że jeden duch mówi o jedności. Ksiądz Grzegorz Chudek, ksiądz Robert Muszyński, pozdrawiamy, zapraszamy do głębokiej medytacji.